postanowiłem sobie, że od czasu do czasu porzucę pisanie na rzecz mówienia. A to dlatego, że mówienie wiąże się z koniecznością opanowania nowych technologii, którym trzeba stawiać czoła, a z drugiej strony wszystkie ostatnie badania dowodzą, że pisanie niekoniecznie spotyka się ze zrozumieniem. Więc być może mówienie jest naturalną koniecznością, jeśli ktoś chce tego zrozumienia. Pomyślałem sobie, że warto mówić o sprawach, które w jakiś szczególny sposób dotknęły mnie albo we mnie utkwiły w ostatnim czasie. A z taką mam do czynienia od minionej niedzieli i zeszłego poniedziałku. Ta historia, która wyraźnie głęboko we mnie utkwiła i tkwi od tygodnia, wymaga pewnego wprowadzenia. Otóż od ładnych paru lat staram się przekonywać polskich przedsiębiorców, ale i również rodaków naszych do tego, aby zmienić charakter współpracy z Chinami. Do tego, żebyśmy przestali być importerami, a zaczęli coś Chińczykom sprzedawać. Uważam, że to bardziej rozgarnięta forma biznesu, bardziej bezpieczna i chyba przynosząca więcej korzyści nie tylko przedsiębiorcom, ale i państwu jako takie. Ale w tym momencie pojawia się problem, pewnego rodzaju pułapka, no bo jeżeli zapytamy kogokolwiek na ulicy, co Polska mogłaby zaoferować Chińczykom? Nie Chińczykom, co Polska mogłaby zaoferować światu? Pojawia się bardzo prosta odpowiedź, tak? Niejako z automatu myślimy wódka, ziemniaki, buraki, generalnie co ziemia urodzi. Czyli myślimy o sobie jako o państwie, które właściwie poza rolnictwem niewiele może zaoferować. Czyli myślimy tak, jak myśleli nasi przodkowie, z których jesteśmy przecież dumni. Tylko no właśnie, czy my jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób oczarować Chińczyków tym, że jesteśmy dostawcami zboża, kur albo wódki? Tutaj jest mnóstwo konkurencji. Rosja, Argentyna, Stany Zjednoczone, to Brazylia, to te potęgi, natomiast jest mnóstwo mniejszych i niewątpliwie tańszych od nas dostawców typu Ganache, Lesotho. Czyli generalnie w obszarze tego, co Ziemia urodziła, ciężko jest jakoś się przebić do świadomości chińskiej, tym bardziej, że Chińczycy właściwie w każdym miejscu i czasie powtarzają w kółko, że zainteresowani są nowymi rozwiązaniami, nowymi technologiami, czymś ekstra. I to jest pierwszy element wprowadzenia. Drugim elementem wprowadzenia są z kolei artykuły, które czytałem ponad rok temu. Artykuły te mówiły o kondycji chińskiej armii. Z tych artykułów wynikało po prostu, że człowiek odpowiedzialny za szkolenie chińskich żołnierzy najzwyczajniej w świecie wątpi w ich wartość militarną, ich wartość bojową. Ponieważ jeżeli żołnierze wymagają aż 2 lat po to, aby zaczęli w ogóle funkcjonować w sposób zorganizowany, to jakże oni mogą funkcjonować w warunkach ogromnego stresu gdzieś na polu walki, tym bardziej, że nie mają nawet okazji, możliwości, żeby takiego pola walki zasmakować. No i to dwa. I teraz w zeszłą niedzielę przez przypadek obejrzałem jakiś program telewizyjny, w którym to programie telewizyjnym przedstawiano przysięgę oddziałów Wojsk Obrony Terytorialnej. Przysięga była zacna, wszystko pięknie, natomiast to, co mnie najbardziej uderzyło, to informacja, że młodzi ci ludzie, którzy składali przysięgę na rynkach paru polskich miast, żeby zostać zaprzysiężonymi żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, przeszli 16-dniowe szkolenie. I oświeciło mnie. Eureka. To jest produkt. To jest to, co powinniśmy zaproponować Chińczykom. Nie ziemniaki, wódkę, buraki,
tylko patent polski na szkolenie 16-dniowe żołnierzy. I to nie byle jakich żołnierzy. No jak się okazało, w ciągu 16 dni ci żołnierze opanowali takie elementy żołnierskiego fachu, jak inżynieria saperska, prowadzenie różnego rodzaju pojazdów mechanicznych. Domyślałem się, że to był pojazd jakiś opancerzony, czołg, śmigłowiec, ciężarówka, oczywiście strzelanie, oczywiście obsługa urządzeń telekomunikacyjnych. No generalnie Rambo. Generalnie Rambo od XXI wieku, jak zaznaczył minister, nasz minister obrony, to najnowocześniejsze jednostki w kraju. No i to jest bomba. I ja to rozumiem. Powinniśmy zdecydowanie jak najszybciej przekazać stronie chińskiej taką informację, że nie potrzebujemy szkoleń, które przechodzą jednostki typu Marines czy Seals, czy jakieś jednostki komandosów brytyjskich czy francuskich. 16 dni. 16 dni tworzymy po prostu superherosa. Co więcej, nie potrzebujemy jakichś wybitnych jednostek do tych oddziałów. Bo to, co było taką wisienką na torcie w tym reportażu, była postać takiego młodego człowieka w mundurze polowym, w berecie, z pistoletem maszynowym na piersi, który zapytany przez reportera telewizyjnego, jak to się stało, że w ogóle trafił do tych oddziałów Wojsk Obrony Terytorialnej, on powiedział, że od zawsze go pociągała żołnierka. I to wystarczyło. I w pierwszej chwili tak głupio trochę sobie pomyślałem, że skoro ci chłopie ta żołnierka tak pociągała, to czemuś żeś nie poszedł na zawodowego. No tylko, że no, był obraz. W związku z tym też sobie uświadomiłem, że pojawiły się zapewne w realizacji takiego planu pewne obiektywne kłopoty, problemy. A to dlatego, że młodzień ten w dużym stopniu przypominał osobnika o nazwisku Misiewicz, czyli taki duży, pulchnawy, taki koleżka, co miał zawsze zwolnienie z WF-u. Jakie przynosił, to się pan od WF-u cieszył, bo wiadomo było, że jak zagra w kosza czy w rakietkę, to sobie rękę złamie, więc lepiej, że nie. Poza tym, jak był egzamin na zawodowego, to kazali biegać jakieś abstrakcyjne 1500 metrów, podciągnąć się na drążku i zrobić fikołka, więc nie. Czyli okazuje się, żeby w Polsce no, stworzyć żołnierza, najlepszego żołnierza na polu walki, jeżeli chodzi o nasz kraj, a pewno i w skali europejskiej, to materiał wyjściowy nie jest istotny. Pomimo tego, że materiał wyjściowy nie jest istotny, wystarcza 16 dni, żeby stworzyć nowego Rambo, Rambo XXI wieku. No i według mnie to jest właśnie rzecz, z której powinniśmy być dumni i właściwie nie wiem dlaczego media na ten temat milczą, bo mamy hicior eksportowy. No Chińczycy oszaleją po prostu. 16 dni, najlepszy żołnierz w ogóle właściwie o niewyobrażalnych kompetencjach, który umie wszystko, tak, bo jest i saperem, i pilotem, i strzela pewno jak snajper, i jednocześnie potrafi złamaną nogę w łupki wsadzić. No to jest rzecz, za którą Chińczycy zapłacą każde pieniądze, a no, biorąc pod uwagę, że chińska armia ludowo-wyzwoleńcza to jest jakieś 2 miliony chłopa, to gdyby pomnożyć 2 miliony chłopa przez 2 miliony dolarów, to budżet uratowany i właściwie no, możemy myśleć o zupełnie nowej przyszłości i nowej rzeczywistości dla naszej wspólnej ojczyzny. To we mnie tkwi tak głęboko i nie daje mi spać po prostu. Myślę, że czym prędzej należy zmontować ekipę i jechać do Pekinu i rozpocząć pertraktację. No i w zasadzie to tyle, co miałem dzisiaj do powiedzenia. To pewno bez sensu było, ale jeżeli komuś się podobało, to będę wdzięczny za komentarz albo dwa w górę.
i czekam z niecierpliwością, co wydarzy się w najbliższych dniach, żebym mógł znowu coś powiedzieć. Czyli ciąg dalszy nastąpi i kłaniam się nisko. Pa.